jesteśmy w obozie słoni Mae Taman. Takich obozów w okolicy Chiang Mai jest kilkanaście, w tym przebywa 60 słoni. Można tu odbyć przejażdżkę na grzbiecie słonia. Jesteśmy właśnie na takiej przejażdżce, która wiedzie przez rzekę i dżunglę. Słoń porusza się bezszelestnie, co zawdzięcza swoim miękkim stopom wyposażonym w poduszki. Słoń indyjski jest nieco mniejszy od słonia afrykańskiego. Waży do 5 ton, ma około 3 metrów wzrostu w głębie i ma znacznie mniejsze uszy. Doskonale pływa i chętnie zażywa kąpieli. Ciąża trwa około 21 miesięcy, po których na świat przychodzi jedno młode o wadze około 100 kg. Matka karmi je 8 do 10 miesięcy. W warunkach hodowlanych żyje od 40 do 60 lat. W obozie przygotowano też dla turystów pokaz umiejętności słoni. Słonie indyjskie są zwierzętami o łagodnym usposobieniu, dają się łatwo oswajać i tresować. Są też używane jako zwierzęta robocze. Tutaj można poczęstować słonia bananem. Korzystamy z okazji, by odbyć krótką przejażdżkę bryczkami zaprzężonymi w woły. Obóz oferuje jeszcze jedną atrakcję przygotowaną dla turystów. Jest nią spływ na bambusowych tratwach rzeką Mae Tang.
po spływie tratwami pora na wizytę w ogrodzie orchidei. Wizyta w tym ogrodzie kończy nasz pobyt w okolicy Chiang Mai. Nocnym ekspresem wracamy do Bangkoku, by stamtąd przejechać do wypoczynkowego kurortu Pattaya.